Bardzo proszę Pana o przypomnienie okoliczności związanych z kolejnym utworem pod tytułem Przejście. Przychodzi do mnie katechetka i mówi: Panie dyrektorze, prosiłem, aby uczniowie mojej klasy szkoły podstawowej narysowali grób, ponieważ był 1 listopada i jeden z chłopców narysował grób, a tytuł tego rysunku na tym grobie napisał Szatnia. Pytam go się, mówi katechetka, dlaczego Szatnia? Albo mamusia, kiedy tatuś zmarł, mówiła, żebym nie płakał nad grobem. Bo tatuś jest w grobie, zostawi swoje rzeczy, pójdzie do nieba i tam się niedługo wszyscy z nimi spotka. Ta opowieść spowodowała, iż wcieliłem się jak gdyby myślenie tego chłopca. I to, co teraz zaśpiewam, to taka modlitwa, ale właśnie z pozycji tego chłopca klasy drugiej szkoły podstawowej. I jeszcze jedna sprawa. Ten chłopiec otrzymał ten tekst, ma go przy sobie i kiedy idzie na odwiedziny, na grób, to sobie nudzi. Czy spotkam swoich?
miejsce będę trwał. Panie, póki co róbmy swoje, dzień i noc zerchaj raz po raz me godziny licz i sercem wasz. Kiedy skończymy tę pogawędkę, uwierzysz mnie. Przejdę wraz z tobą przed tron najwyższy, pokłonię się. Powiesz Józefie prawdę przed Panem, chociaż on wie, że żyłem wartko w słońcu i słocie, czasami mgle. Z woli twej, Panie, zrobię co każesz, lecz proszę cię, daj takie miejsce, bym patrzył na dół i przydam się. Panie, póki co róbmy swoje. Panie Józefie, od Pana jako wspaniałego humanisty możemy się uczyć bardzo wiele. Potrafi Pan w bardzo prostych słowach przekazać najważniejsze wartości, które powinny nam w życiu przyświecać, towarzyszyć nam we wszystkich pewnie działaniach. To, no miło, to miło jest bardzo sposób. Trudne powiedzieć tak, w taki prosty sposób o tak ważnych rzeczach. Za to bardzo dziękuję Panu. Dla mnie to wspaniała lekcja, ponieważ świat dookoła jest pełen szumu informacyjnego, pełen bałaganu słownego, wręcz takiego słowotoku, z którego niewiele wynika. Słyszymy wiele obietnic, wiele jakichś takich zdań, które nas mają wprowadzać w euforię, w radość. Nie wiem, mamy na ich podstawie, na podstawie różnych obietnic wierzyć w to, że czeka nas coś lepszego. Ale czy to rzeczywiście jest taka prawda? Ostatecznie, kiedy na przykład spotkamy się w czasie świątecznym, bożonarodzeniowym, przy rodzinnym, ciepłym stole, zapalimy świece, skosztujemy pysznych potraw, patrzymy przez chwilę na puste miejsce przy stole. Jak Pan tę symbolikę rozumie? W maju zastanawiałem się, czy takie spotkanie zorganizować. I tak sobie pomyślałem, dobrze, przyjdę do Pani Oli, poproszę, może się zgodzi, ale kiedy? No musi być śnieg, musi być mróz. No to właśnie dzisiaj, 9 grudnia. Modliłem się, żeby nie lało, żeby nie było chlabry, tylko że była taka właśnie zimowa pogoda. I tak jest. Po drugie, Zbigniew Preisler napisał kolędę dla nieobecnych. Skończymy to powoli dzisiejsze spotkanie. Autor tekstu napisał: przyjdź na świat, kiedyś przyjdziemy na świat, usiądź na pustym miejscu,
A my, żyjący, zapomnimy, że są puste miejsca. Moi rodzice mówili, że puste miejsce oznacza dla tej osoby, miejsce dla osoby, która głodna, może nie ma gdzie schronienia, żeby kiedy zapuka, przyjąć. Od tego czasu, od tej kolędy dla nieobecnych, rozumiem to w ten sposób, że na pewno może tu jest Teresa Jańczak z nami, Mieciuczak. Tadziu Kaczmar. A więc zatem zaśpiewamy do kolędy dla nieobecnych. Po kolędzie. Znajdzie sobie też miejsce przy Pana rodzinnym stole i będzie Panu przypominał o tym naszym spotkaniu. Dziękuję. Proszę Państwa, to naprawdę niezwykły wieczór. Ja nie jestem aż taka bardzo skłonna do wzruszeń czy łez,
stwardniałam jakoś przez 50 lat życia, ale nie trzeba się tego wstydzić. Warto się wzruszać i warto proste dewizy wybierać sobie jako motto życiowe. Panie Józefie, bardzo za to dziękujemy. Jest jeszcze jedno podziękowanie tu dla Pana, bo oczywiście za chwilę będziemy śpiewać i bylibyśmy o tym zapomnieli, ale ma Pan ogromne rzesze wielbicieli. Nawet pewnie Pan o tym nie wie. No. O, przygotowali taki piękny upominek dla Pana. O matko. Z serdecznymi życzeniami. Ja pozwolę sobie je odczytać na prośbę tych ofiarodawców. Żeś nam tworzył do szuflady, szkoda było, nie ma rady, ale przyjmij dziś, prezesie, pióro nowe i nie gęsie, lecz stalowe, by rozkochać nuty w słowach, a poezją była mowa. Podpisano, prezes Fan Club. Tego nie wiem. Dziękuję panu Kudowi. No to jest sens, no to jest to. Dziękuję serdecznie. Nie spodziewałem się. Głównym pomysłodawcą dzisiejszego wieczoru naturalnie jest pan Józef Kozan, ale bez pomocy jego wspaniałych dzieci, wnucząt, pewnie by nam się tak gładko to wszystko nie potoczyło. Bardzo chcę też podziękować Jarkowi Grabarkowi za pomoc bombkę multimedialnej pracy. Dzięki. Wojtku, Jasiu, bombki macie. Tak, to są dla was prezenty. Prezenty macie. O wszystkim pamiętam. Nie ma Marysi, bo pojechała do Wrocławia, a Piotruś biedny, chory, na co to? Nie litował. Zabierzcie, prawda? No dziękuję wam serdecznie. Bez nich bym sobie bardzo tyczy się nie poradził. Tak. Prezenty. Wojtek. To wspaniali chłopcy. Jasiu. O, dziękuję. Jeszcze raz chciałabym państwu powiedzieć, że to nie tylko to dzisiejsze takie odświętne spotkanie, ale każde spotkanie z Panem Józefem jest dla mnie świętem, ponieważ ja uczę się od niego kontaktu, dobrego kontaktu z ludźmi. To jest niezwykle trudna sztuka. Sztuką jest też znalezienie czasu, nawet takiej chwili mgnienia, aby porozmawiać z kimś drugim. Może ten ktoś właśnie na taki dar czeka. My za te wszystkie pieśni, wiersze, rozmowy dzisiaj Panu dziękujemy. Kiedy kończyłem pracę zawodową, myślałem sobie, co dalej. Licz czas, kiedy możesz pomóc sobie i innym. Zaczęła się nowa droga po prostu. Rozświetlamy salę i zapraszamy. Czekamy na podróż. Nie myśl, ile razy z pytania wzejdzie poranna zorza. Nie myśl, ile razy wzejdzie świetnie poranna zorza.
sobie i innym mylisz czas, którym możesz pomóc sobie i innym mylisz czas, którym możesz pomóc sobie i innym mylisz czas, którym możesz pomóc sobie i innym. To była wersja najstarsza. Mamy już nowszą wersję. Trwaj więc i chwytaj chwilę. Ale dzisiaj postanowiłem powtórzyć zwrotkę, nawiązując do tych myśli, które wyraziłem poprzednich ukończeniem. Dziękuję panie Emilio. Ja tylko kwiatki na maturem. A to jest ekspert od wszystkiego. Panie Olu, przepraszam za wszystko. Dziękuję serdecznie. Proszę przyjąć te kwiatki i niech mówią dobrze. W pokonywaniu barier czasu i przestrzeni pełni podziwu członkowie zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję.